Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś będę mówił o marce, a konkretnie o ochronie marki. Zastanawiając się nad tytułem dzisiejszego odcinka, tak sobie skojarzyłem, że każdy zna nazwę bodyguard. Chociażby z tego, czym jest ten zawód, albo może nawet z filmu, choć to taki starość już dzisiaj, nie? Ale świetny. Natomiast jeśli chodzi o bodyguarda, czyli osobistego ochroniarza, każdy wie, co to jest. A ja z kolei chciałbym dzisiaj Ci opowiedzieć o czymś, słowie, które wymyśliłem. Potem sprawdziłem w internecie, że takie słowo funkcjonuje. Ale w branży go nie słyszałem. Mianowicie brand guard. O, jaki piękny gang wiewiórek znowuż mnie atakuje. Dobra, brand guard, nie bodyguard, a brand guard, czyli strażnik marki. Okazuje się bowiem, to nie jest żadna tajemnica, że istnieje taki zawód. To jest to, ochrona marki to jest w ogóle pewien spory dział wchodzący w zakres tego, co nazywamy bezpieczeństwem biznesu. I jeśli chodzi o ochronę marki, ochroniarza marki, tak, brand guard, to są ludzie, którzy tym się zawodowo zajmują. Jest to spory zakres wiedzy praktycznej i prawnej. Tutaj musimy się posługiwać prawem na okrągło, ponieważ inaczej nie ochronimy marki. Prawo jest tym podstawowym narzędziem. Ale powiedzmy sobie dzisiaj o ochronie marki. Oczywiście sam zakres wiedzy o marce, który powinniśmy w ramach CSI znać, jest znacznie szerszy niż tylko ochrona. Tylko że, no bo to jest to zarówno tworzenie marki, tak, ponieważ musimy umieć tworzyć nowe wartości. To o tym wczoraj mówiłem we wczorajszym odcinku. Natomiast oprócz tego musimy wiedzieć, jak się markę tworzy, czym marka jest. To są takie rzeczy dość śliskie mimo wszystko. Takie twórcze. Czyli czym marka jest, jak się ją tworzy, czym jest rebranding, czyli restauracja marki, tak? Remontowanie marki, zmiana, często o 180 stopni, albo nawet o 1270 stopni, dlatego że taka marka, która kiedyś była związana z butami, po jakimś czasie nagle kojarzy się zupełnie wszystkim z lodami. Na tym to polega tworzenie marki. Ale nie o tym będziemy mówić, nie o tym ja będę dzisiaj mówił, dlatego że to by trwało nie wiem jak długo, a ja mam zaledwie kilkanaście minut i skupiam się dzisiaj na bezpieczeństwie biznesu i na ochronie marki, czyli brand guard. Taka moja wymyślona dzisiaj nazwa. Czym jest Goodwill? Goodwill to jest taka pozycja w bilansie, szczególnie gdy chcemy jakąś firmę przejąć, kupić. To jest taka pozycja w bilansie, która jest bardzo wymierna, a jednocześnie jest to taka wartość, która odzwierciedla, jakby to powiedzieć, niezidentyfikowane wartości niematerialne, które bardzo pozytywnie wpływają na wycenę firmy. Innymi słowy, chodzi o to, że taki goodwill to jest taka pozycja, w której księgowo możemy wpisać wartość firmy i nie mamy kompletnie na to pokrycia, oprócz tego, co mówi na przykład rynek. Wartość księgowa firmy, która jest odzwierciedlona w bilansie, w sprawozdaniach finansowych, to jest wartość tego, co posiadamy, tak? Materialnie jesteśmy w stanie wskazać należności, zobowiązania, majątek trwały, aktywa trwałe, obrotowe. Natomiast goodwill jest tym, czego wskazać się nie da. No bo zobaczmy, firma Adidas, tak sobie rzuciłem. Taka firma ma potężny majątek, tak? No ale oprócz tego majątku każdy wie, że ta firma jest znacznie więcej warta niż ten majątek, który posiada. To jest mniej więcej właśnie ten goodwill. A czemu o nim mówię? Dlatego, że w goodwill można znaleźć odzwierciedlenie wartości marki firmy. Ale sama marka to jest oczywiście coś znacznie więcej. Znacznie więcej niż ów goodwill. Dlatego, że budowanie rozpoznawalności marki trwa całe lata. Z tego też powodu
musimy chronić wartość intelektualną, a tym jest właśnie marka. Musimy skutecznie chronić swoje wyroby po to, aby ludzie kupowali wyroby oryginalne. Ja się jeszcze nie spotkałem w swoim życiu z sytuacją, w której kupując jakąś podróbę, kupuje się rzecz lepszą jakościowo, zdrowszą, bezpieczniejszą i tak dalej. To tak nie działa. Dlatego chronimy markę. Chroniąc markę, tak naprawdę chronimy również klientów, chronimy konsumentów. Dlatego, że my dostarczamy towar sprawdzony. A podróby, różnie to bywa, ale w porównaniu z marką oryginalną to jest po prostu badziew. Dobra, dlatego opowiem właśnie o ochronie marki, gdyż ona jest bardzo istotna dla zachowania niezakłóconego wzrostu. Ochrona jest niezbędna dla zachowania niezakłóconego wzrostu wartości marki. Im wcześniej ustalimy, jaką przyjmiemy formułę ochrony, jaka jest najwłaściwsza, tym potencjalna ochrona będzie pełniejsza. Budując zaś strategię ochrony marki, mam dalej problemy z koncentracją. O czym mówiłem? Aha, budując strategię marki, musimy uwzględnić kilka podstawowych elementów, bodajże 4. Dlaczego? Dlatego elementów, czynników może, elementy to jest za dużo powiedziane, czynników. Pierwszy to jest zasięg, drugi to jest budżet, trzeci okres rozwoju marki i czwarty relacja tej marki do innych marek, do innych praw obecnych w portfolio firmy. Dobra, czyli tak, pierwszy czynnik, który musimy wziąć pod uwagę, zasięg terytorialny, to znaczy, czy promować będziemy markę na przykład na terenie ściśle określonym, polskim, będzie tylko Polska, wówczas rejestrujemy w specjalnym urzędzie patentowym znak towarowy, czy też może no nie wiem, ruszamy na teren Unii Europejskiej, może ruszamy dalej. Jeżeli na teren Unii Europejskiej, no to musimy już europejski znak towarowy mieć. Jeśli ruszamy do Stanów Zjednoczonych, to już tam rejestracje muszą się odbywać, dlatego że ochrona marki jest ograniczona terytorialnie. To już musimy brać pod uwagę. Kolejna rzecz to jest budżet. To kosztuje. Każda rejestracja po prostu kosztuje. O tym powie każdy rzecznik patentowy. Serdecznie polecam, jeżeli kiedykolwiek chcecie rejestrować znaki towarowe, no to się nie ma co certolić, trzeba korzystać ze specjalistów, jakimi są rzecznicy patentowi. Więc budżet to jest czynnik drugi. Trzeci to jest okres rozwoju marki. To znaczy musimy wziąć pod uwagę, czy nasza marka będzie stale rozwijana, czy ona też jest czasowo ograniczona. Są takie marki, które podlegają czasowemu ograniczeniu. One, że tak powiem, są wykorzystywane tylko przez ściśle zaplanowany, określony czas. To też wpływa na formułę ochrony takiej marki, prawda? No i już powiedziałem, czwarty taki czynnik to jest relacja tej marki do innych marek, do innych praw, które znajdują się w portfolio naszej firmy. Mówiąc o ochronie, to muszę powiedzieć, że marka może być chroniona w różny sposób. Główny taki, o jakim myślimy, o którym powiedziałem, o rzecznikach patentowych, to jest rejestracja tej marki w specjalnym urzędzie. Ale to nie jest wcale jedyna strategia, jedyna taktyka postępowania. Dlaczego? Dlatego, że marka może być chroniona jako oznaczenie słowne, znak towarowy i tutaj właśnie głównie to się odbywa poprzez rejestrację w urzędzie, albo, a chociaż sama ochrona będzie miała znacznie mniejszy zakres, będzie się to odbywało na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto sam logotyp, czyli to, co zwykle nazywamy logiem, on również podlega ochronie na podstawie praw autorskich. I to też jest sposób ochrony marki, tak? Cóż jeszcze mógłbym takiego, że interesuje... sama ochrona w wyniku praw autorskich, no przecież ona nie wymaga rejestracji, tak? Czy to jednak najmocniejsza, najodpowiedniejsza zazwyczaj jest jednak rejestracja w urzędzie ze względu na moc ochrony. Sama ochrona też jest czasowa, to trzeba pamiętać, że kiedy chronimy, to jeżeli się nie mylę, to rejestrujemy znak towarowy na lat 10.
i potem trzeba przedłużać. Przeoczymy i może się zdarzyć nieprzyjemna sytuacja i sprawy sądowe. Jeżeli chodzi jednak o rejestrację, to tam są kwestie związane z kosztami związane z całym tokiem procesu, z czasem, który zajmuje rejestracja. Dlatego mówię, że należy korzystać z rzeczników patentowych. Jeśli dokładnie sobie przyjmiemy, jaka formuła ochrony jest nam potrzebna, wtedy naprawdę będziemy wiedzieli dobrze, jaką formułę ochrony, jaką taktykę ochrony, strategię ochrony przyjąć. To trzeba już zaplanować na samym początku, dobrze sobie sprawę przemyśleć, czy będziemy rejestrować, czy koncentrować się na ochronie wynikającej z innych zupełnie przepisów. Istnieją jednak taki element, który łączy absolutnie wszystkie strategie i taktyki ochrony marki. Wszystkie. Każda bowiem musi zakładać dwie rzeczy. Ciągły monitoring rynku pod kątem prób naruszenia, a także naruszenia naszej marki, naruszenia oznaczeń, które muszą być chronione, a także możliwie najszybsze, najefektywniejsze reagowanie na tego typu naruszenia. Te dwa elementy są bardzo, bardzo istotne, bardzo niezbędne i o nich nie można zapominać. Ja wiem, że to brzmi, no przecież to wiadomo, ale o takich rzeczach się nie myśli, o takich rzeczach się zapomina, a o tym trzeba pamiętać. Ochronę marki prowadzi się w ramach programu ochrony marki, tak się nazywa ten system, który tworzymy w firmie, za pomocą którego chronimy markę. Jest to program ochrony marki. Program ochrony marki składa się z czterech takich działów, elementów. Tu już mogę powiedzieć elementów. Mianowicie, najpierw ją nazwę. Z analizy, z zabezpieczenia, z monitoringu, a jeżeli mówię o monitoringu, to już doskonale wiesz, że czwartym elementem będzie influencing, czyli reakcja. I omówię może po kolei, króciutko tak, o co chodzi z analizą. W ogóle z poszczególnymi elementami. Analiza, o której mówię, to jest pełna analiza stanu faktycznego. Czyli pełna analiza posiadanych praw. Dlaczego? Musimy wiedzieć, co chronimy, co monitorujemy, to znaczy jakie rynki, jakie media. Musimy wiedzieć, jak chronimy. Jakie narzędzia wykorzystujemy do ochrony. Ale to nie wszystko. Musimy wiedzieć, jakie elementy są już zabezpieczone, a jakie wymagają jeszcze formalnych działań. Tak? Musimy wiedzieć, jaka jest procedura reakcji w przypadku stwierdzenia tych naruszeń różnego rodzaju. Te naruszenia, o których mówię, to jest po prostu, że na przykład ktoś sprzedaje, podszywa się pod naszą markę i sprzedaje nasz towar. Jakość jest dużo niższa i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie owe naruszenia. I na tym polega sama analiza, ta pełna analiza stanu faktycznego. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to w zabezpieczeniu mamy na myśli dwa typy działań. Działania prawne oraz działania, które polegają na fizycznym, materialnym zabezpieczeniu tego lewego towaru, tak? Czyli owych naruszeń. Działania prawne, czyli przygotowanie pełnej dokumentacji oraz reprezentowanie marki, reprezentowanie firmy w ciągu całego procesu zmierzającego do zabezpieczenia praw, a także wdrożenia mechanizmów monitoringu i reakcji na naruszenia. Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenia fizyczne, to mamy tutaj takie trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest poziom najprostszy. Chyba każdy klient, każdy z nas jest w stanie stwierdzić, czy kupuje towar oryginalny, produkt oryginalny, czy jest to podróba. Zwykle decyduje o tym cena. A jeżeli cena decyduje o wszystkim, to już bywa różnie i jest mi przykro to powiedzieć, ale my w Polsce sporo kupujemy podróbek właśnie. Tu dochodzi do naprawdę dużej ilości naruszeń i nie uświadamiamy sobie jako klienci, że to jest ze szkodą dla nas. Ale przekonujemy się, że nie, jest świetny towar, równie dobry. Tak nie jest, ale z różnych powodów do tego dochodzi.
Drugi taki wyższy poziom to już jest, to jest wdrożenie systemów identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw, tak? Czyli aż do momentu, od momentu wyprodukowania, aż jesteśmy w stanie zidentyfikować nasz pojedynczy towar, gdzie on przechodzi cały łańcuch dostaw, aż do klienta końcowego. No to, to o to w tym chodzi. To się wiąże z kosztami, tak? To się wiąże z kosztami i to się wiąże z tym, że produkt jest droższy. No i poziom taki najwyższy to jest zapewnienie przez nas, przez firmę, wyszkolenia ekspertów. Tych takich ekspertów, którzy będą posiadali umiejętność jednoznacznego określenia autentyczności naszego produktu. Dam to na przykładzie, nie wiem jak to się teraz odbywa, no ale lat temu kilkanaście, zabezpieczano w Polsce sporą ilość płyt CD, płyt albumów muzycznych, no i wzywało się właśnie takich ekspertów, oni przyjeżdżali bodajże z ZX-u, którzy określali, czy dana płyta jest oryginalna, jest legalna, czy też jest to po prostu podróba. Takich ekspertów musimy sobie wyszkolić. Oni jednoznacznie określą autentyczność naszego produktu. Jeśli chodzi o monitoring, monitoring to jest po prostu bieżąca analiza rynku i mediów. Pod kątem naruszania praw do marki, a także podszywania się pod markę, tak zwanego czarnego PR-u i wszelkich innych działań nieuczciwej konkurencji, to również wchodzi w zakres ochrony marki. Influencing zaś to jest reakcja firmy w momencie stwierdzenia nieprawidłowości. Gdzie zgłosić, jak zgłosić, jak zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to, co dotyczy ochrony marki. Czekaj, zmienię. Och, już mnie ręka bolała od trzymania tego telefonu. Podrabia się wszystko. Podrabia się niestety wszystko. Produkty z różnych branż, zarówno towary luksusowe, jak i te codziennego użytku. Zaś do najbardziej niebezpiecznych należą niebezpiecznych fałszywych marek, fałszywych produktów, należą te, które są związane z tym, że wpływają na życie lub zdrowie ludzi. Żywność, kosmetyki, leki, a nawet zabawki, tak? Zabawki mogą posiadać tak szkodliwe, mogą być zrobione ze szkodliwych materiałów i wpłynąć na zdrowie najpierw dziecka, a później już osoby dorosłej. To się może odbić niestety, ale tak to jest. I taka ciekawostka. Polska, to ja już mówiłem, że jest krajem, w którym bardzo dużo podróbek się kupuje, ale nie tylko, to jest kraj, przez który transportuje się ogromną ilość różnego rodzaju podróbek, czyli naruszeń mamy związanych z transportem, naruszeń dużo mamy związanych ze sprzedażą, ale również mamy do czynienia z podróbkami związanymi z produkcją na terenie Polski. To jest taka właśnie ciekawostka, że u nas odbywa się wszystko, nie tylko w Chinach, jak widać. Dobra, no może brzmi to jakoś skomplikowanie to, co powiedziałem, natomiast takie nie jest. Jeśli chodzi o mnie, to ja mogę Ci zagwarantować, że na kursie podstawowym CCSAF, po kursie podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, zdecydowanie o tym będę mówił, zdecydowanie nie tylko o samej ochronie marki, ale również o tworzeniu rebrandingu, o tym również będzie na kursie podstawowym. Serdecznie zapraszam Cię na niego, zapraszam Twojego przyjaciela, Twojego pracownika, Twojego konkurenta, konkurujcie ze sobą. I co? Życzę bardzo serdecznie miłego, słonecznego dnia. Ja widzę się z Tobą już jutro. Piotr Herman, szpiegl.pl. Cześć!